No. Właśnie zabiłem komary. Chuj z tym. Dobra. Witajcie. Mamy wielkie protesty w sektorze sądowniczym, którym przewodzą wielkie głowy. O, bączek. Tak, ogólnie mnie to chuj obchodzi. Z tym, że okazała się jedna naprawdę zajebista twarz, wręcz ikona. Ikona Solidarności. Tak. Lech Wałęsa. Powiem wam tylko tyle. Od momentu, gdy on włączył się do polityki, ale tak na grubo, czyli od listu do prezydenta, zaczęło świtać mi w głowie, że coś jest nie tak. A czymś coś nie jest nie tak, były późniejsze, dużo późniejsze informacje, bo faktami nie można tego nazwać, że jest tak zwanym TW-bolkiem. No dobra, spoko, jak to woli, były czasy komuny, musiał mieć kontakty z komuną, żeby ją zwalczyć, musiał mieć też kontakty z robotnikami, żeby postawić swoje postulaty, ale co się stało później, po okrągłym stole i tak dalej. Lech Wałęsa postanowił mieć głęboko w dupie swoich ludzi i robotników. Tak, moi drodzy. I teraz jest tak, że teraz. Jak to ładnie brzmi. Lech Wałęsa, stając po stronie KOD-u, RP Obywateli, Nowoczesnej i reszty tych gówien, które są gdzieś tam w tle, przekonał mnie, jako Polaka, który tak, jest może niewierzącym, aczkolwiek wierzy w sprawę Polski i jest patriotą, że TW-bolek, jakiś tam gościu, TW-bolek, stał się tak naprawdę Lechem Kaczyńskim, tak. Dlaczego mówię Kaczyńskim? Nie, a może? Ale póki to, trzymajmy się takich, wiecie, Lech Wałęsa jest to TW-bolek. A może Lech Kaczyński? A nie wiem, dobra. Lech Wałęsa to TW-bolek. I im bardziej staje po stronie KOD-u i reszty tego gówna całego, także LGBTQ, bo do tego dąży cała ta śmierdząca gównem lewica. Nie popieram PiS-u, ponieważ PiS jest gównem, tak samo jak lewica. I chyba, jeżeli miałbym gdzieś wybierać, to byłby to chuj. Dobra, pomijam to. Cała scena polityczna jest jednym wielkim gównem. To, co się dzieje, to świnie odciągnięte od koryta. Sorry, taka jest prawda. Tak przynajmniej ja odbieram jako szary człowiek. I tak mam prawo do własnego zdania. I teraz, gdybym miał postawić kogoś przed sądem, byłby to Donald T. Brudny śmieć, którego powinno się dawno anihilować. Nie namawiam was do tego, ponieważ polskie prawo tego zabrania. Aczkolwiek ja, jako człowiek, gdybym miał taką możliwość, jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, z godłem, które jest typowo... jak to powiedzieć? Jak to się nazywało? O, bączek, czekajcie! Kolejny. Typowo PRL-owski, powiedziałbym, że wszystkich trzeba wyciąć. Wyciąć w chuj. Nie mieć żadnych wątpliwości. Całe to TW, tak? TW? Dobrze mówię? Tak, chyba TW. Wyciąć? Nie. Tak, TW? Dobra. Cały ten burdel, który jest, powinno się wyciąć, wyrzucić i zapomnieć. Nie, nie wolno zapomnieć. Trzeba rozliczyć, zamknąć i tak, jestem za karą śmierci. A Donald Tusk, Ewa Kopacz, Tomasz Lis byliby pierwsi na tej liście. Wierzcie mi, że z miłą chęcią pociągnąłbym za tą wajchę, która byłaby na krześle elektrycznym, bo dla nich nie ma już ratunku. No to co? To by było na tyle. Dzięki, cześć, pa!